kiedy myślę o 25-leciu, to przypominam sobie spotkanie z panem profesorem Leszkiem Balcerowiczem w takiej nieistniejącej już, a kultowej restauracji Casanova, gdzie siedzieliśmy stłoczeni krzesło w krzesło, a dla niektórych krzeseł już zabrakło. I to było pierwsze moje spotkanie z panem profesorem. A potem było ich wiele, wiele przy różnych okazjach i przeważnie w Świdnicy. Kiedy myślę o tym 20-leciu, to patrzę na państwa Syryjczyków, z którymi nie tylko rozmawialiśmy o tematach ważnych i poważnych, ale także wiele o kulturze, o Krakowie i o innych tematach i przez to też połączyły nas pewne szczególne więzi. Dalej Janek Lityński, który też ze Świdnicą związany jest lat, no trochę więcej niż ja, ale te 25 lat również mamy wspólne, bo był jedną z pierwszych osób, które w Świdnicy poznałam, a zarazem pierwszym członkiem honorowym stowarzyszenia. Patrzę na pana profesora Miotka i przypominam te wszystkie cudowne spotkania, kiedy uczył nas, jak posługiwać się polszczyzną. No do końca chyba ideałami nie jesteśmy, ale zawsze, panie profesorze, jesteśmy otwarci na dalsze nauki, uwagi, wskazania i w takim stylu, w jakim pan to robi, ze swadą i z takim niesamowitym poczuciem humoru. Wspominam także inne spotkania z ludźmi, których już wśród nas nie ma. Wspominam niesamowite spotkanie z panem profesorem Geremkiem. Wspominam spotkanie z Lechem Falandyszem, z Tadeuszem Mazowieckim. Były to intelektualne przygody, które myślę, że w pamięci wielu z nas zostały na zawsze. Patrzę też na panów, z których wielu jest moimi kolegami. Myślę o tych wszystkich wspólnych chwilach, które spędziliśmy nie tylko na oficjalnych spotkaniach, ale także na wspólnych rajdach, piknikach, na imprezach kulturalnych. Z wieloma łączy mnie więź przyjacielska, koleżeńska. Spotykamy się tu codziennie w Świdnicy i cieszę się, że dzisiaj w takim właśnie charakterze. Przypomnę, że przez wiele lat byłam rzecznikiem stowarzyszenia, współtworzyłam stronę internetową. Z nostalgią patrzę na te kroniki, w których tak wiele wpisów dokonałam swoją ręką. I tak jak mówię, to też jest kawał mojej historii, historii mojego życia, w Świdnicy. Bardzo serdecznie wam dziękuję za ten czas, za te 25 już lat, bo z większością z was tyle właśnie się znam. Także jest to także taki mój jubileusz. Co do roli panów w życiu Świdnicy, jest ona niezwykle ważna. Przypomnę, że jesteście jednym z najstarszych stowarzyszeń gospodarczych w Polsce. Wiele stowarzyszeń powstaje, upada, rozwiązuje się, wytrwacie. I to jest niezwykłe. Oczywiście wszyscy wiemy, i muszę to powiedzieć głośno, że gdyby nie Edward, to pewnie byłoby różnie. Więc dla niego specjalne podziękowania i specjalny ukłon, bo to dzięki jego wytrwałości i bardzo, bardzo ciężkiej pracy to stowarzyszenie dziś obchodzi tak piękny jubileusz, a ja oczywiście liczę na kolejne. Dziś mówię do was jako samorządowiec i zawsze to podkreślam, że dla rozwoju miasta, dla rozwoju gminy ważny jest rozwój przedsiębiorczości, najważniejszy. My dopiero zaczynamy współpracę w takim charakterze, ale już mam dobre, pozytywne symptomy. Z kilkoma z was już odbyliśmy takie bardzo konstruktywne spotkania, wiele dobrych rad, podpowiedzi, ale też wspólne plany, które mam nadzieję będziemy realizować. Każdy zakład, który trwa, ten miejscowy, ten rodzimy, każdy zakład, który się rozwija, który tworzy miejsca pracy, to jest wartość najważniejsza dla każdego miasta. Dlatego będę przez kolejne lata mocno wam kibicować, trzymać kciuki za was i mam nadzieję, że wy będziecie trzymać kciuki za mnie. This is your demise.
the streets.